Rajd wolności. W przeciwieństwie do 11 listopada obchodzonego na terytorium Rzeczypospolitej, Rajd wolności zmierza do prawdziwej wolności, do prawdziwej niepodległości, jedynej realnej, metafizycznie, ontologicznie wolności każdej jednostki, samorządności każdej jednostki, suwerenności każdej jednostki, niepodległości każdej jednostki. Ścieżka usypana przez setki lat ewolucji walk w cywilizacji europejskiej. Od kiedy człowiek na Półwyspie Greckim zaczął filozofować, od kiedy system filozofii zaistniał, przez ten rozwój wielu myślicieli, no generalnie przez założenie filozofii, potem przez rozwój nauki oraz powstanie kultury europejskiej, w ramach której w końcu wyłoniły się prawa człowieka, prawa jednostki, świadomość o obowiązkach i prawach każdego człowieka, liberalizm, laissez-faireyzm, gospodarka wolnorynkowa, kapitalizm, rozwój osobowy, personalizm. Ten nasyp powinien symbolizować właśnie tę tradycję, tę cywilizację, która usypała ścieżkę do wolności, która nie jest jeszcze skończona, którą powinniśmy podążać jako ludzkość. Ale przez ludzkość mam na myśli każdą jednostkę ludzką, każdą osobę, która jest świadoma, która uważa, która jest chowana w cywilizacji europejskiej, łacińskiej, oczywiście rozumiejąc jej grzechy i negatywy, która nie była bez win, jednak jest najlepszą, najbliższą ideałowi, najbliższą ziszczeniu się tej utopii, która nie jest, nie powinna być definiowana jako coś, co nie może zaistnieć, tylko coś, co jeszcze nie zaistniało. Są różne właśnie rodzaje definicji utopii. A ja mam na myśli utopię w sensie takim, która jeszcze czegoś systemu, świata, który jeszcze nie został zrealizowany, ale może zostać zrealizowany. Do którego powinniśmy dążyć. Święta niepodległości, mówiąc szerzej, które są zazwyczaj, są świętami niepodległości instytucji państwowych. Czy instytucje państwowe mogą być niepodległe? Nie mogą być. Jej uczestnicy, jej urzędnicy wyższego szczebla, politycy, władcy mogą być niepodlegli w jakimś stopniu. Ale czy obywatele, podatnicy, ci, którzy jednak wciąż są skuci kajdanami obywatelstwa, czy oni są niepodlegli, czy oni są suwerenni? Nawet w demokracji. Czy lud jest suwerenny? Nie jest. Jest to obchody święta niepodległości są kuriozalne. Z jednej strony oczywiście czcimy bohaterów, czcimy tych, którzy poświęcili się dla wyższych idei. Idei, które były związane z wolnością jednostki. Oczywiście było to wyzwalanie się spod poprzednich
państw, poprzednich reżimów państwowych, rządów, które z punktu widzenia tamtych ludzi były bardziej zniewalające i represyjne. Tak, niektóre zabraniały nawet posługiwania się językiem naturalnym, językiem polskim, w którym się ludzie urodzili, byli wychowywani wcześniej i tak dalej. Niektóre też narzucały system ekonomiczny, który na przykład faworyzował, załóżmy, jeżeli to miał być zabór niemiecki, to mógł faworyzować producentów niemieckich. Nie mówiąc o tym, że były całe wywłaszczenia z ziem rolników polskich, tych, którzy posiadali własność na terenach zaboru niemieckiego, były finansowane z rządu, przez rząd pruski, czy tam niemiecki, oczywiście. Należy się chwała tym ludziom, należy się pamięć, trzeba ich wspomnieć dobrze. To nie jest ich wina, że nie byli w pełni świadomi, albo nie urodzili się wtedy, gdy jeszcze nie było teorii libertarianizmu albo ekonomii austriackiej. Trzeba im oddać cześć i chwałę za to, że chcieli jakąś wolność osiągnąć i uważali chociaż, że ich rząd, który byłby polskojęzyczny, organizacja, monopol państwowy, który by był polskojęzyczny, byłby realizacją ich wolności. Nie uważam, że trzeba ich potępiać. Wręcz przeciwnie. Należy im się chwała i pamięć. I cóż jeszcze dodać? Droga do wolności wciąż jest budowana przez każdego z nas. Im bardziej będziemy świadomi tego, do czego dążymy, im bardziej sami zmienimy siebie, aby być wzorem do naśladowania dla innych, im bardziej wykrystalizujemy nasze idee, tak aby były bardziej one przystępne, dostępne dla innych, tym lepiej przysłużymy się do budowania dalszego odcinka tej drogi do wolności. Wolności, którą kochamy i rozumiemy. Bez której żyć nie możemy. Wolności, której nie ma bez własności. Własności, której nie ma bez pracy. Pracy, dzięki której możemy przetrwać, ubogacać się, rozwijać. Droga do wolności nie jest usłana różami, jak widać. Jest ciężka, wyboista, kamienista, pełna chwastów, korzeni. Nie ma mapy, nie ma nawigacji. Chociaż każdy powinien posiadać pewne rozeznanie w swoich sercach, w swoim sercu, duszy. Chociaż nie jest możliwa wolność bez rozumu. Wolność bez rozumu jest niepełna, zwodnicza. Wolność, wola bez rozumu łatwo daje się ponieść namiętnościom, łatwo daje się ponieść popędom i staje się zniewolona przez
staje się po prostu zniewolona przez różne czynniki, przez różne przedmioty.